betonujemy drugą część obiektu T1. Jest to segment tym razem większy niż pierwszy, długości 15 metrów, szerokości 20 metrów, wysokości około 8 metrów. Nie mamy trudności, bo chłopaki robią wszystko dobrze, zgodnie z projektem, zgodnie z planem. Jest to precyzyjne, ponieważ pomaga nam geodeta, aby osiągnąć te same wysokości. Zrównamy się z tropami z pierwszym segmentem. Precyzyjne będzie wpychanie, aby jednocześnie cisnąć segment pierwszy i drugi, aby nam nie uciekał na boki, i tutaj będziemy precyzyjnie to robić. Będą właśnie pomiary geodezyjne, które nam będą w tym pomagać. Pomiędzy dwoma segmentami w środku będą siłowniki i od tego drugiego segmentu ten pierwszy będzie wyciskany i będzie wciskany w nasyp. Następnie siłowniki zostaną przesunięte na tył drugiego segmentu i będzie on dopychany do tego pierwszego. I tak cyklicznie będziemy się wciskać w ten nasyp kolejowy. Nasyp kolejowy, jak tu Państwo zobaczą, jest zabezpieczony tak zwanym pipe roofingiem. Były to rury drążone z tamtej strony, jedna obok drugiej, i te rury stworzyły strop zabezpieczający, aby właśnie utrzymać całe torowisko, peron i całą infrastrukturę kolejową. Pod tymi rurami już mamy wciśnięty pierwszy segment, no a za chwilę będziemy mieli drugi segment i będziemy wciskać oba pod tymi rurami w nasyp kolejowy.